Witam wszystkich oglądaczy mojego kanału. Dzisiaj, proszę Państwa, prosto z miejsca mojej pracy. Tu mój kolega Mirek właśnie trenuje. Mamy w tej chwili przerwę. Proszę Państwa, w Niemczech nie ma przymusu szczypawkowania się w miejscu pracy. Tak jest też i tutaj w tej firmie, z którą jestem związany, proszę Państwa, zawodowo od 20 lat. Tutaj musimy codziennie rano robić sobie testy. Jeżeli ten test jest negatywny, możemy spokojnie pracować. Gdyby były tutaj przymusy takie, że musielibyśmy się właśnie szczypawkować, to pewnie 20 czy 30% załogi, czy ludzi, którzy współpracują z tą firmą, musiałoby pozostać w domu. Także tak wygląda ta sytuacja. Proszę Państwa, z tą firmą zacząłem właśnie dlatego współpracować, gdyż ona posiada wspaniałe obiekty rekreacyjne, lodowiska, baseny. W zasadzie codziennie można przebywać na innym. My, pracownicy, mamy tutaj wstęp na każdy z tych obiektów. Natomiast ludzie z zewnątrz, no niestety, muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami, ale tak jak mówię, to tylko ci ludzie, którzy tu nie pracują. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że rano wsadzamy sobie takiego lizaczka do buzi i jeżeli jest negatywnie wszystko, możemy spokojnie pracować. Pozdrawiam i zapraszam również na ten obiekt, bardzo fajny. Ta woda na zewnątrz jest ciepła i nawet zimą można wspaniale popływać. No niestety, ale trzeba mieć ten paszporcik